Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Pod moim ostatnim filmikiem z przepisami na dietę ukazało się kilka komentarzy i powiem szczerze, czytając je, zaczęłam się uśmiechać, bo te komentarze były dokładnie takie, jak moje stwierdzenia, kiedy odbierałam od dietetyczki moją dietę. I przeczytałam te przepisy i powiedziałam, nie, na takiej diecie na pewno ja nie schudnę, ja na pewno przytyję. Przecież tam jest tyle jedzenia, że to jest niemożliwe, żebym ja schudła. Ale myliłam się. Myliłam się, bo to jest dieta, tu się je i się chudnie. Bo sami widzieliście, że te posiłki, pomimo że są porcje duże, to jednak są bardzo odchudzone, bo jest mała ilość tłuszczu, jest mało mięsa i mało węglowodanów. Oczywiście złożonych w postaci ryżu, czy kaszy, czy makaronu. Ale ta dieta odchudza. I samo słowo dieta bardzo źle nam się kojarzy. I chyba dlatego, że nam się źle kojarzy, to niechętnie chcemy na taką dietę przejść. Bo dieta to już jest jakiś zakaz. Już jest takie słowo, czegoś mi nie wolno. Nie mogę tego zjeść albo czegoś innego napić. To słowo sprawia, że cały nasz organizm robi się taki spięty. I wtedy nie można się odchudzać, bo przecież odchudzanie to jest zejście do wagi, która nas zadowoli. Więc dieta musi nam sprawiać przyjemność. Nawet ograniczenie niektórych rzeczy to musi być przez nas świadome, że robimy to dla siebie, żeby poczuć się lepiej. Więc to jest już przyjemnością sam efekt. I samo to, że jeśli taką dietę zastosujemy i ta dieta przyniesie nam efekt, to możemy do tej diety zawsze wrócić. Jeśli się zdarzą jakieś takie sytuacje, że musimy od tej diety zrobić jakieś odstępstwa, bo powiedzmy, gdzieś wyjeżdżamy na jakieś przyjęcie, na jakieś wesele, mamy gości i gościmy ich przez na przykład kilka dni i musimy ugotować posiłki, które lubią nasi goście. Więc no to też trudno jakby siedzieć gdzieś z boku i pichcić coś dla siebie. No to są właśnie takie niektóre odstępstwa, ale przecież do tej diety możemy zawsze wrócić. Zawsze możemy kolejnymi posiłkami obniżyć kaloryczność i utrzymać ten bilans w miarę na odpowiednim poziomie. Więc myślę, że z tym powinna się kojarzyć dieta, z czymś przyjemnym, a nie z czymś, z jakimś nakazem, że nam czegoś nie wolno. To myślę, że tyle, jeśli mogę powiedzieć o diecie, którą ja zastosowałam. Teraz, jak sami wiecie, zaczęłam zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. I stosowanie tej diety będzie trochę z tymi zajęciami kolidowało, bo niektóre posiłki będę musiała zabierać ze sobą, bo łatwo jest się odchudzać, jak się jest w domu i się pilnujemy godzin i pilnujemy tych posiłków. Ale ja niestety jestem aktywna i będę musiała wychodzić i będę te posiłki, przepraszam, zabierała ze sobą. Na pewno to będą jakieś sałatki typu makaron z tuńczykiem czy z kurczakiem. To będą takie posiłki, które będę mogła na zimno spożywać poza domem. I na pewno będę zabierała też przegryzki, bo znając siebie, jeśli poczuję głód, to na pewno pójdę do sklepu i kupię jakąś słodką drożdżówkę. No tak robiłam do tej pory, bo to jakby w mojej głowie najszybszy sposób na zaspokojenie głodu. Wiem, że część tych posiłków, które będę robić, zwłaszcza obiady, będę musiała zabierać ze sobą, żeby móc spożywać właśnie w przerwach między wykładami albo zajęciami na uczelni, albo ewentualnie po. Nie wiem, jak długo tą dietę będę stosować. Myślę, że gdzieś 3 miesiące, 2-3, nie wiem.
Tak zakładam, dlatego że no, to jest gdzieś 2-kilogramowy spadek wagi w ciągu miesiąca. Czasem jest to trochę więcej, ale zazwyczaj jest to 2 kilogramy, więc no, chciałabym trochę więcej zrzucić niż 4, więc będę oscylować w granicach 3 miesięcy. Czy dotrwam do tych 3 miesięcy, to nie wiem, bo osoby, które się odchudzają, to wiedzą, że przy stosowaniu diety zawsze jest jakiś taki kryzys i się nie chce. I zazwyczaj jest tak, jak już wspominałam, to o tych odstępstwach. No to właśnie takie jedno odstępstwo sprawia, że idziemy w kolejne i mówimy, a dobrze, to już dość tej diety, mam to gdzieś, zaczynam jeść normalnie. Ale naprawdę nie warto rezygnować, bo to się po prostu poddajemy, a szkoda się poddawać, jeśli chcemy coś dla siebie osiągnąć. Nie warto. Popatrzcie, czasem ludzie, żeby osiągnąć coś dla siebie, poświęcają wiele, a my tak naprawdę poświęcamy tylko swoje chęci i czas. Więc nie rezygnujmy. No chyba, że rzeczywiście już jesteśmy tak zniechęceni tą dietą. No to się mówi trudno. Pokażę Wam dzisiaj przepisy, kilka jeszcze moich przepisów i to będą dania obiadowe. Będą to gołąbki, bo ja lubię gołąbki i myślę, że wiele z Was lubi je. I ten przepis, który ja Wam podam, można też trochę modyfikować, bo ja robię też cukinię faszerowaną tym właśnie farszem albo paprykę. I wtedy wzbogacam też smak tego ryżu z mięsem pieczarkami. Lubię smak pieczarek, to jest troszeczkę inny smak, taki bardziej grzybowy i można to zapiec w piekarniku. Ale jak wiecie, powtarzałam już nie raz, ja jestem dziewczyna leniwa, mnie się nie chce dla jednej osoby odpalać piekarnika, więc ja po prostu wkładam to na niewielką ilość oleju, podlewam wodą i na wolnym ogniu sobie duszę tą paprykę czy cukinię. I jak już będzie prawie miękka, to podlewam to passatą i dosmaczam i robi mi się z tego taki sosik. I myślę sobie, że każda dziewczyna, która w kuchni gotuje, która ma jakiś swój określony smak, to jest w kuchni kreatywna. I nawet jak ma kilka produktów, to potrafi z tych produktów wyczarować przeróżne rzeczy. Jedynym ograniczeniem tutaj to jest właśnie ta odpowiednia ilość mięsa czy makaronu, no i oczywiście tłuszczu. Ale w tych ramach można stworzyć danie, na które ma się ochotę. Niekoniecznie trzeba się trzymać ściśle reguł, bo warzywa są tu nieograniczone. Można różne robić. Można do tego dołożyć na przykład duszoną białą kapustę. No, może być fasolka, no najlepiej gdyby była zielona, ale nie będzie zielonej, no to będzie też i żółta, różne zielone warzywa. Można sobie trochę tutaj pokombinować i po swojemu coś, jakąś taką ciekawą potrawę stworzyć. Więc zaprezentuję Wam kilka tych moich posiłków i zobaczycie, jak to wygląda. Dziś na obiad kotlety mielone z mięsa indyczego, mam tu 120 gram, mam tu 40 gram makaronu, kotleciki będą podawane właśnie z tym makaronem. Do kotlecików wykorzystam jeszcze pół cebuli, dwa ząbki czosnku, przyprawię solą, pieprzem i ostrymi przyprawami, jak na przykład papryczką chili, papryką wędzoną, tak na ostro to zrobię dzisiaj. Drugą połówkę cebuli i ogórka kiszonego wykorzystam do sałatki z gotowanego buraka, bo właśnie ta sałatka będzie dzisiaj w naszym daniu. Mam już przygotowane mięso do smażenia. Za chwilę wyrobię z przyprawami. Dałam sól, dałam pieprz, dałam paprykę wędzoną, dałam troszkę bazylii, bo lubię, dałam płatki chili i dałam też koperek. No i oczywiście starłam na tarce cebulę, przecisnęłam czosnek. To wszystko wymieszam. Jeśli będzie to mięso za suche, to dodam
trochę wody. Tu mam już starte buraczki, mam cebulkę, mam ogórka kiszonego, dam jeszcze trochę soli, pieprzu i za chwilę gotuję makaron i danie będzie gotowe. Moje kotleciki już się smażą. Jak obrócę je na drugą stronę i podsmażę z obydwu stron, doleję trochę wody i podduszę je, a pod koniec dam liście szpinaku, bo je mam i chcę je po prostu wykorzystać. Tu już mi dochodzi mój makaron i za chwilę obiad będzie gotowy. Moje kotleciki już podsmażyły się z obydwu stron. Doleję trochę wody i zostawię to, a potem dołożę szpinak. O, tu jakiś liść nie za bardzo. I myślę, że to wystarczy. Przykryję, podduszę, liście zmiękną i będzie za chwilę gotowy obiad. Tak prezentuje się moje danie. Dwa kotleciki, makaron. Na makaron położyłam właśnie ten szpinak, który włożyłam pod koniec i trochę ten sosik, który powstał, polałam ten makaron tym sosem. I do tego jest sałatka z buraczka, z ogórkiem i z cebulką. Doprawiłam solą i pieprzem. Ja tu dawam też trochę cytryny, bo buraczki były słodkie i pomimo, że dałam ogórka, to jednak dalej ta słodycz była wyczuwalna. Myślę, że danie prezentuje się bardzo efektownie i na pewno tak samo smakuje, jak i wygląda. To smacznego życzę wszystkim. Dziś na obiad leczo. Rolę kiełbaski będzie pełnić filet z kurczaka. Do lecza będzie dodana kasza bulgur w ilości 40 g. A do samego lecza podsmażę cebulkę z czosnkiem. Dodam wszystkie warzywa, czyli cukinię, papryki. Tu mam plaster dyni piżmowej. Możecie ją pominąć, ja ją mam, więc chcę ją wykorzystać. Mam jeszcze pieczarki i pokroję pomidory, ale jeszcze dołożę też łyżkę koncentratu pomidorowego, dam paprykę i dam ziele angielskie, liść laurowy i będę jeszcze dodawać na koniec majeranek, suszone pomidory, trochę przyprawy włoskiej i paprykę wędzoną i na pewno będzie sól i pieprz, więc zabieram się do pracy. Mięso mi się podsmażyło, dołożyłam cebulkę i czosnek i to jeszcze chwilę razem podduszę, zanim dołożę resztę składników. A tu mi się już gotuje kasza bulgur. Kolejne składniki wylądowały na mojej patelni, kolorowa papryka i pieczarki. I teraz będę to wszystko podduszać, a potem dam ostatni składnik, czyli cukinię i pomidory. Ostatnie warzywa wylądowały na mojej patelni. To są pomidorki i cukinia. Ja teraz podleję to trochę wodą, bo tego płynu już naprawdę jest mało. Przykryję i będzie się to razem dusić. Do mojego lecza dodałam ziele angielskie, liść i trochę papryki słodkiej. I to się już będzie wszystko razem fajnie gotować do miękkości. Potem jeszcze dam przecier pomidorowy i trochę przypraw. Zagotuję z kaszą bulgur i będzie danie gotowe. Przyprawy wszystkie dołożone, łącznie z łyżką koncentratu. Teraz to chwilę pogotuję i będzie gotowe do jedzenia. Dołożyłam jeszcze tą kaszę bulgur do środka, bo myślę, że lepiej mi będzie jeść, jak ta kasza będzie wymieszana z tymi wszystkimi warzywami, z tym smakiem na głębokim talerzu, niż kasza, a obok niej to leczo. I myślę, że ta forma będzie dla mnie o wiele lepsza. Zobaczcie, to jest gotowa potrawa, leczo z kaszą bulgur. Można tu dać kaszę jaglaną, ale mnie się ta kasza skończyła, więc dałam kaszę bulgur. Spójrzcie, to jest naprawdę duży talerz tej potrawy i to jest bardzo sycące danie. Bardzo Was zachęcam do wypróbowania tego przepisu.
Dziś na obiad gołąbki. Mam tu 120 gram mięsa mielonego z indyka, 40 gram suchego ryżu, który za chwilę podgotuję, bo już woda mi się tutaj gotuje. Ten ryż wymieszam z mięsem i dodam pół cebulki i dwa ząbki czosnku. Cebulkę drobno pokroję albo zetrę na tarce, zobaczę. I zawinę liście kapusty. Ja tu mam taką kapustę, którą sobie wyjęłam z zamrażalnika, bo muszę Wam powiedzieć, że wypróbowałam przepis jednej youtuberki, która pokazywała, jak mrozić liście młodej kapusty. Wiadomo, że z młodej kapusty te liście, ta kapusta jest luźniejsza, liście lepiej się odrywa, więc ona te liście odrywała, parzyła i składała tak na pół, jak ja Wam pokażę, czyli składała na pół. Ja właśnie tą jej metodą zrobiłam i już parę razy gotowałam gołąbki właśnie z tą kapustą i bardzo dobry to jest sposób, bo wiadomo, że kapusta taka jesienno-zimowa już jest twardsza i te liście nie odchodzą zbyt dobrze. Więc ja na drugi rok też wypróbuję ten sposób, bo on zdaje egzamin i wychodzą gołąbki super. Połączę mięso z ryżem, z cebulką, czosnkiem, przyprawię do smaku solą, pieprzem, może papryką i dam, zwinę w te liście kapusty i dam to do garnka i będę dusić na niewielkie ilości wody. Potem dopiero na koniec dodam passatę i to wszystko razem pogotuję. Mięso mam już wymieszane z tym niezbyt dogotowanym ryżem. Zaraz je będę przekładać na liście kapusty i tak popatrzyłam, że na pewno wyjdą z tego dwa gołąbki i za chwilę będę zwijać i wkładać do garnka. Zawinęłam już gołąbki, popatrzcie, takie są dwa i zaraz je będę gotować w garnku. Tu już mam niewielką ilość wody, zaraz przełożę, będę gotować, a potem dodam moją passatę. Do moich gołąbków dołożyłam już passatę pomidorową, doprawiłam solą, pieprzem, papryką wędzoną i dołożę jeszcze troszeczkę bazylii, bo akurat ją lubię i do pomidorów mi pasuje. Pogotuję to jeszcze gdzieś 10 minut i danie będzie gotowe do jedzenia. Tak prezentuje się moje danie gotowe. To są dwa gołąbki z sosem pomidorowym. Ja na wierzchu posypałam jeszcze koperkiem i myślę, że to jest duża porcja i na pewno każdemu będzie smakować, zwłaszcza dla tych, którzy lubią gołąbki. Smacznego! Mam tu składniki potrzebne do mojego ciasta. Mam mąkę żytnią, mąkę orkiszową i będę jej potrzebować 100 gram. Mam tutaj jogurt. I tego jogurtu potrzebuję 90 gram. I mam tu ksylitol albo erytrytol. Ja mam erytrytol i tego potrzebuję 40 gram. Mam tu jeszcze jedno jajko i będę potrzebowała jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Ja tutaj jeszcze mam taki aromat migdałowy i ja go dam, bo ja lubię zapach tego aromatu, zważywszy, że będę go robić właśnie ze śliwkami i z jabłkami. Mam tu cztery śliwki i całe jabłko, ale wydaje mi się, że na moją porcję, czyli na tą blaszkę małą, czyli tą malutką tortownicę, którą tu wysmarowałam lekko olejem, będę potrzebowała tylko ze dwie śliwki i pół jabłka. Jabłko na pewno rozprażę, śliwki wrzucę, żeby tylko zmiękły. I tyle będzie potrzeba. Zaraz Wam pokażę, jak ja to ciasto robię. Mam tu przygotowane, odmierzone składniki na ciasto. Mam tu mąkę, erytrytol, proszek do pieczenia i tu jest trochę tego aromatu. Ja dałam 30 gram mąki razowej, resztę dałam mąki orkiszowej, bo ja tak wolę. Wy możecie ewentualnie mieszać i dołożyć trochę innej mąki, takiej, no powiedzmy gdzieś w granicach 600 parę 700 typ. I tu mam wymieszane jajko z jogurtem i zaraz to wszystko wsypię do miski i to zaraz wszystko razem wymieszam i to już będzie podstawa mojego ciasta. Spójrzcie, tak wygląda to ciasto. To ciasto jest takie suche. Ja tu jeszcze dodam jedną łyżkę jogurtu,
Ale to ciasto nie będzie takie lejące jak właśnie ciasta, które robimy. Będzie właśnie takie dość suche i takie ciężkie, lepkie, więc takie to ciasto ma być. Zaraz tu dołożę łyżkę jogurtu, wymieszam i przekładam do foremki. Zobaczcie, po dołożeniu jogurtu to ciasto zrobiło się troszeczkę luźniejsze, ale mimo wszystko ono jest właśnie takie ciężkie i lepkie. I ja zaraz to przekładam do foremki, bo takie musi być. Tak wygląda ciasto przed włożeniem. Ja wykorzystałam wszystkie cztery śliwki i połowę jabłka. Ja te śliwki i jabłka troszkę rozprażyłam z dodatkiem niewielkiej ilości wody i będę teraz piekła gdzieś około 20-25 minut. To ciasto po upieczeniu i po wyjęciu rozkroję i zobaczycie, jak to wygląda. Tak wygląda ciasto po wyjęciu z piekarnika. Jak ono ostygnie, to ja Wam pokażę, jak wygląda. Ciasto już przestygło, pokroiłam go na cztery części i taka jedna część to jest właśnie kolacja. Proszę, tak ciasto wygląda, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Ja co prawda lubię to ciasto, jak ono jest bardzo niskie, a na nim jest więcej owoców. No ale niestety nie mam takiej foremki, żeby upiec to ciasto właśnie w takiej. Mam taką małą tortownicę, więc musiałam w niej upiec, ale mam nadzieję, że dla osób, które są na diecie, taka porcja ciasta będzie wystarczająca i wszystkie te zachcianki myślę, że spełni, tak jak moje. Życzę Wam smacznego. Moi kochani, widzieliście przepis na ciasto. Może to nie jest jakieś spektakularne przedsięwzięcie i nie wiadomo jakichś lotów ciasto, ale uwierzcie mi, że dla osoby, która jest na diecie, takie ciasto jest naprawdę smaczne. I takie osoby jak ja, które lubią ciasto, na pewno będą zadowolone, bo każda forma tego typu będzie smakować. Jeśli chodzi o moją dietę, to więcej odcinków z tymi przepisami już nie będzie. Myślę, że niektóre jeszcze jakieś potrawy wrzucę na shortsy, które będą na moim kanale. To gdybyście mieli ochotę jeszcze na coś popatrzeć, to pewnie myślę sobie, że właśnie jakieś takie sałatki czy gulasze jeszcze wejdą tam jakieś w niedzielne popołudnia. To będziecie sobie mogli zobaczyć. Dieta moja wciąż trwa, nie zarzucam jej, będę ją kontynuować, a od nowego tygodnia będę już przechodzić do swoich nowych pomysłów i zobaczycie, co ja będę robić, bo tak jak Wam już mówiłam, mam mnóstwo energii, wciąż mi się chce coś robić i naprawdę chętnie bym wzięła wszystkich, żeby im pokazać, jak fajnie jest spotykać się z innymi ludźmi, jak fajnie jest coś robić, nie zamykać się w swoim mieszkaniu, tylko po prostu wyjść, podzielić się tą energią, podzielić się tym fantastycznym optymizmem. Chciałabym Was wszystkich właśnie tą energią zarazić, żebyście byli tacy bardzo pozytywni, pomimo tego, że życie przynosi przeróżne niespodzianki i bywają też i niemiłe rzeczy, ale trzeba po prostu sobie z tym poradzić, właśnie tym optymizmem. I pamiętajcie, że własny optymizm też może zarazić innych i nawet jak obce osoby są w dołku, to zawsze taka uśmiechnięta osoba sprawia, że życie nabiera innych kolorów i innych barw. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za to, że ze mną byliście, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia. Jeśli Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczna, nawet podwójnie wdzięczna za to, że jesteście i za to, że łapkę zostawicie. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.